Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów. Jedna osoba zostanie wyłoniona do meczu z Magnusem Karlsenem. Między innymi gra Jan Krzysztof Duda. Przedstawię za chwilę partię Hikaru Nakamura z Fabiano Karłaną. Fantastyczna rozgrywka bardzo mocna, bardzo piękna walka warto zobaczyć takie partie. Ale zanim to, to jeszcze przypomnę o konkursie od Lenovo. Można wygrać tablet. Wystarczy, że zamieścicie u mnie na fanpage'u Szachuś, na Facebooku zdjęcie lub filmik, jak kibicujecie Janowi, Krzysztofowi Dudzie. Przejdźmy do partii. E4 zagrał Nakamura. Posunięcie E5, skoczek F3, skoczek C6. I tutaj goniec na B5, czyli partia hiszpańska. Wybiera tutaj Amerykanin taki system. A6, goniec A4. Ja troszeczkę przyspieszę, bo ruchów jest dużo. Nie będę mocno się zagłębiał. Na razie to są typowo ruchy teoretyczne. Zobaczcie, że jest atakowany pionek. No jest Roszada. Tego pionka tutaj czarne wzięły. Nie ma się czym przejmować, bo jest ruch D4, który chce otwierać linię. Wieża może wejść i atakować, więc w tym momencie nastąpiło B5, wtrącone posunięcie. Goniec B3, D5. Czyli do centrum, i pianek odbija na E5. Tutaj goniec na E6 pilnuje na D5, bo było atakowane podwójnie. Posunięcie C3 tradycyjne posunięcie. Ten goniec ma tutaj furtkę. Przy okazji bronimy kluczowych pól w centrum. Goniec na C5 wspólnie ze skoczkiem tu się nastawiają te figury do ataku. Skoczek z B na D2. Roszada ze strony czarnych i goniec zagrywa na C2, aby podważyć tego skoczka z E4. No i tutaj czarne mają teraz decyzję do podjęcia. Można zagrać na przykład taki ruch jak F5, ale Fabiano Caruana wybiera skoczek na f 2 No i można by powiedzieć, że to jest dziwne posunięcie na pozór, ale tak się gra. Jest to ruch teoretyczny. Tutaj czarne świadomie oddają dwie figury, zawierze i pionka. Przykładowo, jeżeli miałbym tutaj doradzić osobom początkującym w tym systemie, no to wolałbym to grać zdecydowanie białymi, gdyż czarnymi trzeba by grać bardzo dokładnie, bo tutaj to białe mają taką teoretycznie ludzką przewagę materialną. Silnik mówi remis, oczywiście, ale to jest poziom tytanowy, więc tutaj zawodnicy wiedzą co i jak. Posunięcie F6 trzeba otwierać linię. No i teraz tutaj na przykład można wybić na F6, na Kamura tego nie zrobił, ale po wybiciu wybija Hetman. Król musi uciekać ze związania i na przykład weszłaby wieża. Znowu teoretycznie równa pozycja no ale myślę, że białe tutaj mają jakieś większe szanse, może coś tutaj jest wymyślone większego, nie wiem, tutaj zawodnicy na pewno mają ogromny, znaczy bardzo silny sprzęt szachowy, więc silniki tutaj na pewno coś rozpracowały nie wiem tego, nie mam pojęcia ale przejdę do partii jak tutaj się, jak tutaj się dalej to potoczyło skoczek zagrał na F1 co ciekawe Nakamura oddaje pionka na E5, tak też oczywiście się gra żeby była jasność, tutaj jest po prostu szybszy rozwój, król zagrywa na G1 oczywiście musimy zejść z linii F. Hetman D6. Centralizacja Hetmana. Prosta sprawa. Goniec E3. Wyprowadzać fi figury trzeba. Goniec F5. E, I goniec B3 z atakiem na D5. Na co wieża AD8? Oczywiście trzeba bronić. Rzecz jest prosta. I na Kamura zagrywa posunięcie Hetman a 1 Sprytne. O, nie dość, że się można przerzucić. To jeszcze trzeba wprowadzić wieżę. Zresztą, e, powiem szczerze, że jak widziałem wiele partii na kamury, to jak ktoś mu oddawał materiał, właśnie mniej więcej w takiej konfiguracji, gdzie ma dwie lekkie figury za wieżę, no to ten zawodnik potrafi fajnie grać. E, znaczy, chodzi mi o to, że on potrafi. Przydusić pozycję, potrafi wytrzymać napięcie, potrafi się skutecznie bronić. On lubi materiał i widać, że potrafi z nim grać. Skoczek zagrywa na A5. Zresztą tu jest cały czas pozycja normalna. Hetman F2 i skoczek B7. Dziwny skoczek na B7, ale ma swoje bardzo duże plusy. Pozwala zagrać na przykład posunięcie C5 i nie pozwala zagrać gońcem na C5. Wieża E1, posunięcie C5. No centrum jest bardzo imponujące, bardzo ciekawie i e, no wygląda to tak e, optymistycznie bym tak się wyraził. E, I Nakamura zagrywa teraz posunięcie skoczek na G3, atakując gońca. No taki ludzki odruch oczywiście, ale ja się zastanawiam, czy on nie widział pewnej rzeczy, czy ja tu czegoś nie widzę, no bo jakby zagrał goniec na G5, zobaczcie jakie są groźby. Atakujemy oczywiście wieżę i atakujemy tutaj pionka. Oczywiście jest to takie do końca, może niepewne, bo tutaj jest atak na skoczka. Są jakieś oczywiście ruchy wtrącone typu C4, ale biorąc pod uwagę taki ludzki odruch, no to ruch C4 nie jest ruchem wygrywającym czarnymi, żeby była też tutaj jasność. Na przykład po zagraniu wierzą na E8. Można by było wybić na E5 co ciekawe. Jeżeli wieża by wybiła, to goniec F4. Tutaj białe odbiły po prostu pionka. Nie ma jak się bronić, bo na przykład jak wieża E8, no to tutaj skoczek E5, wieża bije na E5 i po prostu Hetman G3 z wygraną pozycją białymi. Więc w tej sytuacji myślę, że jakieś zagranie typu, nie wiem, nawet goniec E4 jest ciekawe, ale to też nic nie daje, bo goniec wybija, i okazuje się, że nie można wybić na związaniu, bazując no bo jest wybicie, wybicie, wybicie i wybicie. Wygrywają po prostu białe. Oczywiście, do takiej pozycji, by nie nastąpiło, ta pozycja mogłaby się zakończyć w tym momencie, ale tutaj białe po prostu odbijają pionkę, mają swobodniejszą grę, uważam. No nie wiem. Ciężko stwierdzić, dlaczego tak poszło. Skoczek na G3, goniec zagrał na D3. Hetman D2. No i widzimy, że tutaj figury białych są nieco ściśnione, ale no jednak te dwie figury zawierze jest. C4, bardzo dobre posunięcie oczywiście, goniec D1, obronne no tutaj widzimy, że też nie można za bardzo się rozepchać na E4, bo skoczek znajdzie dobrą placówkę, czarne pola będą trzeszczać w szwach, więc na razie Karuana przygotowuje akcję, wieża D7 goniec na F2, stabilnie, wieża z D na F7 i skoczek na H1, bardzo dziwne posunięcie na pierwszy rzut oka ale to ma bardzo dużo sensu uważam, komputer nie lubi tego ruchu bo się cofa figura, ale zwróćcie uwagę że tutaj skoczek pilnuje gońca i skoczek będzie bardziej swobodny. Nastąpiło E4, w końcu trzeba jakiś taki ruch wykonać, no i skoczek znalazł dobrą placówkę na D4, Hetman przerzucił się na G6, H4. Odważne posunięcie, zadziorne, zaczepne, takie można powiedzieć, no, ruch. Tutaj komputer lubi takie posunięcia. W tym momencie skoczek wszedł do centrum, H5 odstraszył, Hetman na D6 i tutaj goniec na G4. Figury białych zaczynają oddychać. To jest dobra informacja dla Nakamury. No, zresztą on gra te partie jest świadomy oczywiście tego wszystkiego. H6 nastąpiło w tym układzie. I Hetman na E3. Zobaczcie, że w takich gierkach to jest bardzo trudna pozycja. Uważam jednym i drugim kolorem. Trzeba niezwykle grać dokładnie, precyzyjnie, a przede wszystkim powoli. Powoli nie mam na myśli flegmatycznie, tylko powoli przestawiać te swoje figury, tą swoją armię tutaj. No, tak. Poprawiać krok po kroku. Hetman zagrał na F4. Propozycja wymiany. Na co Nakamura oczywiście przystoi, no bo łatwiej się troszeczkę by tutaj chyba białymi grało. Znaczy gra się troszeczkę białymi łatwiej. I teraz posunięcie bardzo ciekawe. Skoczek E6. Nakamura to jest konkretny zawodnik. On lubi wymieniać w dobrych konfiguracjach. No i tutaj trzeba wymienić, bo zobaczcie jest atak. Na trzy rzeczy, więc no trzeba zadziałać. Tutaj jak wybijemy na przykład na G4, to skoczek zbije na F8, a potem wisi skoczek na C5. No więc wymiana jest tutaj raczej konieczna. I w tym sposobem po kruch7 białe odbiły jednego pionka. To jest bardzo dobra informacja dla białych. Tylko że, nie na, tylko, że to jest na moment odbicie pionka, bo wieża z ósemki zagrała na F5 z atakiem, na dwie tutaj opcje, na dwie bierki. Goniec C6, wieża wzięła pionka. I goniec na D4. Figury białych zaczynają się poprawiać. Oczywiście trzeba bardzo uważać do tego gońca na aktywnego pionka. No i na linię F zdecydowanie. Więc tutaj powierza H na F5. Skoczek na F2. Goniec pilnuje. Trzeba zawsze uważać na jakieś takie zagrania pionkami. Tu jest wszystko pod kontrolą. Wieża zagrała na F7. I na Kamura w tym momencie zagrał B4. No taki ruch oczywiście, który. Rozpycha się pionkami. Bicie w przelocie na pewno nie jest dobre, bo goniec nie będzie już tak mocno broniony jak teraz przez te dwa pionki, szczególnie C4, ale można by było chyba zagrać tutaj lepsze posunięcie, tak zauważyłem, i jest to posunięcie G3. To jest ruch narzucający się nieco, osłabiający niby króla, ale jeżeli tutaj wieża zagrałaby na F3, no to podprowadzamy króla na G2. I naszym zamiarem będzie zbicie pionka na 4. Jeżeli wie, że na przykład ucieknie od razu, no to dziab, dziab i dziab. Ee, Nakamura prawdopodobnie widział tę pozycję, no bo nie jestem jestem przekonany, że widział, oczywiście, ale może ocena tej sytuacji mu się nie spodobała i może stwierdził, że to jest blisko remisu, a chciał oczywiście grać na wygraną. Ee, no widzimy, że tutaj białej mi nie można przegrać raczej tej pozycji. Co innego, jakby tu jeszcze był jeden pionek na skrzydle białych. Ale go nie ma. No i może realizacja tej teoretycznie przewagi dwie figury na wieżę jest bardzo trudna. Przypuszczam, że dlatego też zdecydował się na ruch B4, żeby grać trochę inaczej. Hapin ze strony karuany, A4. Oczywiście tutaj widzimy podważanie pionka. Bicie nastąpiło, bicie nastąpiło. No i jest słaby pionek, którego w przyszłości będzie można spróbować atakować. To jest też fajna opcja. H4 ze strony czarnych, koniec E3, blokada, a tak oczywiście, wieża F5 i wieża A1. E, no, gramy z planem, oczywiście, wybicia pionka, ale to nie jest takie proste, żeby to zrobić od razu. H3 bardzo sprytny ruch na Nakamura. Yy, przepraszam, tutaj Fabiano Caruana zagrał, bardzo dobre posunięcie i Nakamura tu się popisał rewelacyjnym, rewelacyjnym zmysłem silnikowym. No, jak stokwisz po prostu. Bo powiem tak. Bicie pionkiem jest złe z uwagi na wieża F3, jest atak, jest tutaj atak, ale głównie chodzi o szacha. No i na przykład wieża musi wrócić, bronić gońca, no to wieża G3, jak kruch H2, to wieża E3. I okazuje się, że po wybiciu tutaj czarne dochodzą do głosu i robi się bardzo niebezpiecznie białymi. Więc w tej sytuacji, po ruchu H3, jeszcze zwróćmy uwagę, co by było po biciu skoczkiem. Wieża F1. Wymiana, wymiana po 2 Ta wieża grana na E1, i ten pionek może robić karierę. Tutaj białymi robi się również niewygodnie. A Nakamura, jak to na Stokwisza przystało, zagrywa wieża A2. Bardzo dobre obronne posunięcie, nie puszcza niczego. W tym momencie po wybiciu. Też się narzuca zagranie król G2, ale to byłby zły ruch z uwagi na wieża F3. Podważanie gońca i próba przełamania go tutaj pionk. Y, I próba dojścia pionkiem y, do pola przemiany z atakiem. Więc Nakamura po raz kolejny w tej sytuacji wykonuje najlepsze posunięcie stockfishowe. W ogóle y, wielkie brawa, ale to jest zawodnik 2760. No to nie jest przypadkowy gracz. Zresztą nie wiem czy y, wszyscy widzowie się orientują, ale Nakamura. W swoim życiu przekroczył ranking 2800, i to tak dosyć poważnie. Dokładnie nie pamiętam, czy to było 2820, czy 30. Można sprawdzić. Goniec zagrywa na D1. Poczekajcie, chyba was wprowadziłem w błąd. Chyba nie przekroczył 2800 nigdy. Tu was chyba wprowadziłem w błąd. Był prawdopodobnie bardzo blisko, z Aronianem mi się pomyliło. Aronian przekroczył 2,830. Dobra, ale to mniejsza z tym. Goniec D1, bardzo dobre posunięcie, zobaczcie, kontrola przede wszystkim punktu F3. To jest bardzo ważna, bardzo ważny ruch i bardzo dobry ruch. W tym momencie wieża z siódemki zagrała na F6, broni pionka. Goniec tu się zaczyna panoszyć na G4, wieża D5, król teraz wziął pionka i to jest właśnie. Taka bardzo dobra gra. Najlepszych zawodników świata oni się nie śpieszą z biciem, kiedy jest to możliwe od razu. Cecha słabszych zawodników jest taka, że widzą bicie i od razu to biją. Generalnie dobrze, ale to wszystko zależy od sytuacji. No tutaj oczywiście szachy są na tyle skomplikowane, że. I fajnie, bo to jednak kształtuje fajnie tutaj myślenie. I teraz tak, powietrza G6, król G3 wyżej, goniec F1, jakieś tutaj próby. Tego gońca, goniec D4. Blokada. Wieży, fajna sprawa. Goniec wrócił. Król F4. Król odważnie. Oczywiście w końcówce król jest figurą atakującą, no więc tutaj nic mu nie może zagrozić. Nie ma gońca na czarnym polu, więc król działa bardzo dobrze. Tutaj zagrał królem na G8 królana, bo groziło goniec F5. I teraz goniec F5 zagrywa. Wieża H6. Skoczek G4, przerzuca się bardzo ładnie. Bieża wróciła. Skoczek E3, i teraz jakby czarnymi tutaj byśmy zbili, by zbili tego gońca to okazuje się, że to niby dobre, no bo tutaj pionek może uciekać, ale po prostu jest wybicie. Jeżeli wieża wybija, bardzo ciekawy szach, i hipokról f8, król e5 i okazuje się, żebyśmy tego pionka za chwilę zdjęli. A jak w tym momencie by pionek uciekał, no to tutaj też nie ma co się bać, jest posunięcie d5, skoczek z wieżą, pole c2 kontrolują bardzo dobrze, za chwilę zbijamy na e4, więc wszystko działa. W tej sytuacji wieża zagrała na b5, goniec c5 z atakiem, wieża f6, Król E5, manewry, manewry. Król F7, skoczek D5. No i teraz Karuana podjął decyzję, taką trochę Harakiri, ale z drugiej strony nie wiadomo co grać. No, jak wieża zagrywa tutaj na H6, to wieża zagrywa na F2, i no po prostu figury białych zaczynałyby działać fantastycznie. Za chwilę zacznie się zbieranie materiału, więc postanowił wybić wieżę wieżą na F5. Król wybił E3 z szachem. Król E5, no i E2, i chodzi o to, żeby tutaj mieć tego zaawansowanego pionka, ale w tym układzie białe mają figurę więcej. I jeszcze za dwa pionki, tylko te piony są rozstrzelone, więc jest szansa je zablokować, zbić później i tak dalej. Goniec na F2. Subtelnie, ale też mocno bronimy E1. Wieża B8, wieża próbuje swoich sił i goniec E1 blokada. Bardzo dobrze tutaj zagrywa biały. Wieża E1. Wierzają 8 z szachem. Król F4, G5. Król wraca do swojego obozu. Zobaczcie, że król nie poszedł aktywnie grać. Tylko wraca do swojego obozu. To jest też dobra cecha silnego szachisty. Figura więcej. Opanujmy sytuację, pobrońmy się, nie ryzykujemy tu raczej niczym. Po co ryzykować idąc aktywnie, jak można fajnie, teraz nie pasywnie, ale obronnie zagrać królem. Wieża E6, Król F2, przytula się do piona. Wieża H6 tutaj król E3, wieża znowu dała szacha. Król wrócił. Wieża wróciła na H6. Karuana myśli, no zaraz będzie remis pewnie, ale nie. Tutaj Nakamura ambitnie skoczek E3 zmienia koncepcję gry. Oczywiście tutaj szach nastąpił, teraz król G3. Wieża F1. No nie można wybić, wiadomo, bo tutaj jest koniec partii. Znaczy, koniec partii może nie jest, bo jest wieża F2. Po wybiciu tam sobie wybijamy, ale to jest remis, czysty remis, więc tak grać nie wolno. Znaczy, nie wolno zbić na F1 skoczkiem. Skoczek na G2 z obroną gońca. Morduje się tutaj strasznie. Jeden i drugi walczą. No, trzeba przyznać, partia niezła. Wieża F6 i koniec F2. Poprawiamy cały czas figury kroczek po kroczku. Jak już powtarzałem wcześniej. g 6. Wieża A5. Wieża łapie oddech. Szuka dobrej opcji. Przede wszystkim chce zagrać na E5 i kontrolować tego pionka z tyłu, a nie grać wieżą na A1 pasywniej bardziej. Szuka, jak wieża ma opcję grać aktywnie, no to proszę bardzo. Wieża na E6. Skoczek E1. Tutaj się figury zamieniły miejscami. Goniec na F5. Skoczek na F3. Wieża na D6. I skoczek na D4 złapał świetne pola tutaj i bardzo dobrze to kontroluje. Jeszcze atakuje pionka. Goniec wrócił na D3. Wieża E5. Król zagrał na F6 i Skoczek na F3. Moi drodzy widzowie, Fabiano Caruana poddał partię. Nakamura zwycięża, w ogóle z jednym z faworytów w tym turnieju, no w ogóle Karuana jest genialnym graczem, a Nakamura go tym razem ograł i tu wielkie brawa. Zobaczcie, że no poddał, dlaczego? No tutaj po prostu grozi na przykład podejście królem, zgarnięcie pionka, cały czas trzeba kontrolować, później jak król odejdzie od wieży, a taka sytuacja może zaistnieć, to skoczek d4 i tego pionka będziemy zbijać i powoli. Realizować, więc tutaj już czarne po prostu nie widziały dla siebie szans słusznie na najwyższym poziomie. Tak się powinno zachowywać, no i tak się też stało. Dzięki serdecznie za uwagę. Do następnej partii.